Lucien Lecenc nam spadł. Pięknie. Czyli zostaliśmy sami. Chyba, że Lucien na wszystkich wybije. I co ty na to? Cudowna ulga. No, bo już nie musisz pilnować, co? Się uleczyć, szybkie leczenie. Ty jeszcze żyjesz. Cicero oczywiście szanuje zdolności słuchacza, ale czy możesz choć trochę zwolnić? Nie jestem już taki jak kiedyś. No, nie jesteś taki jak kiedyś. Jesteś bardziej szalony. Jesteś jak Joker. A Jokera nie znosiłem. Znaczy nie, uwielbiałem go. Jego poczucie, jego czarne poczucie humoru i w ogóle F5. Kurczę, tak to jest, jak długo nie grasz. No, spodziewajcie się, że będę częściej tak robił. W sensie częściej zapisywał i że będzie wychodziło. Ciekawe, czy Chance jeszcze żyje. Och ty. Lelia, bo to już mi przejście, wiesz? Tylko tyle potrafisz? Kazuj się ze strzałami. Chyba zabiera je ze sobą, co? Dziwne... Cudowna ulga. No, bo wracasz do pustki, do swojego tatusia. Who's your daddy? F5? Who's your daddy? Chodź do tatusia. Chwileczkę. A i tutaj byśmy byli. Co mi mieć w ogóle? A to chyba zablokowane, prawda? Bo tutaj jest. Zareglowane z drugiej strony, oczywiście. Lydia, nudzisz się? No to idź i pozabijaj wszystkich innych, co? Skoro tak ci się nudzi. Chwilę. Wiem, że tu coś było. Zrobiło się chłodno. Mają tu klimatyzację. Tu przesadzili chyba z klimatyzacją w tym sanktuarium. Powiało chłodem. To ci dobre. Się spodoba. To nie jest oryginalna część sanktuarium. Dobrze jest jednak z kosmosu. Wymuszonym dodatkiem. A co go wymusiło? O, chodź i się przekonaj! O, proszę bardzo. Jeleninę, jak chcecie. Zamarzniętą jeleninę. Fajnie, że to ten krzyk trwa tak długo, póki te się nie naładuje. Pasek. Koza. Błagam, takie pułapki mają je powstrzymać. Raczej spowolnić. Cicero nie jest taki głupi. O, no ładnie. Trola tu mamy. O. Wyruchamy go dupska, ma. If de frykte. Ciekawostka. Chodź, zostań strażnikiem miejskim teraz. A King Kong atakuje. Wow. No. Proszę bardzo. F5. No dobrze. Cicero zaatakował tę ladacznicę Astrid. Cóż może zrobić taki głupiec jak ja, gdy jego matka jest oczerniana i wyśmiewana? Słuchacz na pewno to zrozumie. Rany, nie przypominaj mi, że z nią gadałem. I ciekawostka, Uderfrykte, ten troll,
był bodajże te... Właśnie coś było w czwartej części, że to był jakiś podopieczny czy coś, coś w tym stylu, jakiś... To coś jak zwierzak, no. Coś jak zwierzak. To coś jest? Czy to takie przejście inne? Chyba inne przejście mi się wydaje. Ta, inne przejście. To był jego korytarz wtedy. Cink. Lydia, rany, nie strasz mnie tak. Zawał mógłbym dostać. Złoto. Na górę, wiem, że na górę nie mam iść, ale tu są skrzynie. Powinienem się bardziej rozglądać, bo z was zwrócił na mnie na to uwagę. Konie ogniste i czaszka. Czaszka druida w ogóle. A wiecie, czemu w ogóle te diabły kojarzą się z kozimi trupiegłówkami? Bo druidzi takie coś nosili, a według katolickiego katolicyzmu to było zło, bo to inna religia i tak dalej. Tak, umyjmy las i umyjmy sanktuarium z tych nieożywieńców. Szkoda, że leczenc już padł. O, że jesteśmy dosyć blisko. Jest za ścianą. A trzeba przyznać, to całkiem niezłe teksty daje. Zupełnie jak Joker. Szkoda, że nie mogliśmy odprawić sakramentu, by go zabić. Powinien mieć takie prawo, że bez sakramentu nie ma morderstwa. Fajnie. Wiedzą, że tu jesteśmy. Nie wiedzą gdzie, ale wiedzą, że jesteśmy. Fajnie, że można w takie mierze dostać. Tutaj mamy trumny. Cicero sądził, że do tej pory słuchacz zginie. Przyznaję to. Jestem wybrańcem przecież, nie mogę zginąć. Możemy o tym wszystkim zapomnieć? Było! Minęło! Co ty na to? O nie, Wazirę zraniłeś! Chociaż całkiem niezłe teksty walisz. Fuck, usłyszeli pewnie. Nie możesz za. Aj, shit! Cudowna. Mogę się pożywić, szybko pożyw się! Nie była mi animacji. Ciekawe, jakby smakował. Powiedziałbym wytrawny! Ciekawe, jak... Ciekawe. O. Chyba to jest to, co myślę. Mistrz. Dobra, mówię. 3 próby, potem rezygnuję. Najwyżej popróbuję jak... oczywiście. Błagam, 2 ruchy już się łamie. Coś jest. Coś tu jest. Dobra, mamy coś. Dobra. Idziemy wyżej. Za wysoko. Jest! Haha! Utworzyłem! Ho, ale jestem dobry! Haha! I skromny, wiem. Ja się sprzedam najwyżej. Wiecie co, sprzedam, bo kasy potrzebuję. Powinien... Zacznę zbierać jak w Borderlands, bo w PS3 gram w Borderlands z moją kochaną współlokatorką. Lydia widzi. Cudowna ulga, zapomniałeś powiedzieć. Jeśli to jakiekolwiek pocieszenie,
Trochę mi przykro z powodu wezwania. O, przeprosiłeś przynajmniej. Głupia jaszczurka weszła mi w drogę. Nie jest głupia! Odczep się od Argonia. Powiedz mi, że ten przerośnięty owczarek wykrwawił się na śmierć. A powiem ci na złość. Nie! Nie wykrwawił się i jest łakny krwi. Twojej. Chociaż mógłby dostać zatrucia pokarmowego, mi się wydaje. Jesteśmy blisko. Ale ten korytarz wygląda za łatwo. Ten korytarz wygląda trochę za łatwo. Oczy otwarte. Skoro mogę turlać się. I oto ostatni akt naszej sztuki. Wielki finał. Pięć sakramentów. Dwóch szuf latach, jeden kufel. Te pięć tych przekazań. Zrozumiałem nazwę, przepraszam. O. Podejdziemy. O, on jest ranny już. Masz mnie. Poddaję się. Czas umieraj, Zadzio. Ceceronie, na twoje szaleństwo jest tylko jedno lekarstwo. Ja! Antybiotyk do wagin. Och, to mi się podoba. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kreatywnie. Trzeba przyznać. No, ale zabicie mnie to błąd. Tak. To rozgniewałoby naszą matkę. Bo to także twoja matka, prawda? No, moja mnóstwego brata, jak mnie patrzysz z tego, co słyszałem. Odejdź. Daruj życie nieszczęsnemu Cyceronowi. Powiedz, Astrid, że zadanie zostało wykonane. Że Cicero został zadźgany, uduszony, utopiony. Tak, jeszcze zadźgany, wyrób... Kłamstewko. Rany, szkoda mi go zabijać, bo byłem o chwilę, tu zerknę. Kufer! Fajnie, takie coś i wiem, psuje nastrój. A, nie chciałem brać czaszki, myślałem, że jest przeszukaj. I od... O, znakolawę jeszcze mam, fajnie. Gdzie ta czaszka? Zabijać czy nie zabijać? O, to jest pytanie. O, to jest pytanie, przy której zakręci mi się w głowie. Cicero nie chce już walczyć. W końcu Citis i tak osądzi nas wszystkich. Nie wziąłem czaszki, się rozpadło. Nie, nie dam rady, wiecie, nie mogę. Nie dość, że nie ma żadnego sakramentu, to jeszcze te... To jeszcze te, tak leżący. Nie mogę bić bezbronnego, nie dam rady. Ciężko być złym bohaterem. Zresztą i tak się wykrwawi. Idę. Jakoś nakłamie Astrid. Czekaj, nie, inaczej powiem. Żyj ze świadomością, że zostałeś pokonany. Żyj. Żyj w hańbie. W ostatnim sposób. Zabrzmiało mrocznie, co? No i mamy przejście. Super. Dobra, nakłamiemy Astrid. Powiemy, że go zabiliśmy, że go... Że go zadźgaliśmy, utopiliśmy, udusiliśmy, zadźgaliśmy jeszcze raz, powiesiliśmy, co tam jeszcze? Wrzuciliśmy do gardła z kwasem, spopieliłem go, spaliłem twarz, Pester się ucieszy nad tego powodu, szydełkiem zadźgam do Gabriela, ucieszy i tak dalej, dobra. Zgłaszam się do Astrid. Zresztą i tak już nie przeżyję. Z tego co wiem, nie przeżyję. No i dużo pamiętam. Dawno nie grałem, jakby nie patrzeć. Przepraszam.
I patrzcie na to, Benius wciąż, Benius by już dawno uciekł, ale nie Shadowmer, to kochana klacz. Cieszę się, że mam. No to co? Teraz zadania poboczne. A konkretniej te zabójstwa. Alvarda i Maluira. No, zaczniemy od tego, bo to chyba prostsze. I bliżej z tego, co widzę. O, muszę tam dojść. Dobra, spauzuję i no, na miejscu. Zobaczymy się na miejscu. Krasnoludzkie ruiny witają. No. No, pokaż to do mera, jaka się kozica górska. Hop. Dobrze. Tak, dobra, dobra, odsuwam się. Skoro mnie wykryto, to zobaczysz to. Shadowmer, czekaj! Nie, zostaw mego konia! Zostaw konia! Nie mam mego konia! Kurczę, nie, tylko nie on! Shadowmer, brawo! Co? Osiedł. Szykuj się na śmierć! No. Nie dasz mi rady! I będę musiała. Lenia, gdzie jesteś? O nie! Kurczę! Shadowmer jest bity! Shadowmer jest bity! Nie! Zostaw konia! Nie bij konia! Nie bij konia! Nie bij konia! Oż ty! Zmierz się! Nie wolno bić zwierząt! Zwłaszcza moich! Przeszukam. Zgłodniałem przez ciebie. Mniam! Brawo! Shadowmer jednak umie walczyć. Lydia? A gdzie Lydia? Lydia! Lydia! Lydia, gdzie jesteś? Przeszukaj. Mam nadzieję, że nie spotka go los Skardzia, bo nie wiem, co się stało z Skardzią, wam powiem. Kompletnie nie wiem, co. Lydia! Wiecie co? Poszukam Lady i będę kontynuował. Podejście kolejne. Będzie tak stała i stała. Cieszę, super koń, znów przybywa na pomoc. Okej. Wow, widać, że grupa banitów. Przerukam. Ha! To koń mnie wykrył, a nie bandyci. Stealth mode activated. Myślałem, żeby wam wyciąć tę scenę walki, ale... już to robię w innym let's playu. Bo to by trwało za długo i by się powtarzało po prostu. Chwila, czy mam krzyk odpowiedni? Tak. Las? Pomyjemy las. Sporo bandytów. Ten kontrakt robi się coraz ciekawszy. I nie wiedzą, że tu jestem. Co? Siad. Ale mys! Ha!
Mam cię! Myślisz, że mnie pokonasz? No dalej! Nie myślę, ja to wiem! Hajdź. Wow, za dużo ich, wow! Zabiję cię, jeśli będę musiała! No, spadać! Ktoś jeszcze? Dość tego! Yeah! Masz, potrzymaj! Nie żyjesz, nie masz prawa się odzywać! No. Lydia? A, tu jest, super. Przeszukamy. A, pożywię się. Muszę odzyskać zdrowie, nie? No. Mam nadzieję, że mój cienisty został zaparkowany. Trzeba nie mogę wziąć? Szkoda. No, przeszukamy, standardowo lutujemy, jak to się mówi w grach RPG-owych. Cyk, przeszukaj, już się najadłem, zresztą resztę się zregeneruje w swoim czasie. Czemu myślałem, że już będzie po mnie? I cienisty, nie wiem gdzie pognął. I Lydia jakoś nie chce iść za mną. Co jest z tymi NPC ostatnio? Przepraszam do pauzy, musiałem się napić. Kole mam do popicia. Jeszcze ktoś jest? Nie, dobrze, że mam szeptaury, znajdę konia. Nie mam naładowany. Never mind then. No błagam, mam nadzieję, że nie straciłem konia. To byłaby masakra wtedy. To byłaby istna masakra. Dobra, ale gdzie tu jest wejście jakieś? Do tych... Chwila, może na górze jakieś dźwignia jest czy coś? Jakieś przejście? Nie. No, dobra. Jak mam znaleźć... Jak ja mam teraz znaleźć mój cel? To może na dół? Tak, na dół, wskazuje mi tam strzałka. Łup. I ziup. Teraz się skradamy. Będzie, że koń mi przeżył. No zresztą jak nie przeżyję, to zmartwychwstanie i wrócę do tego miejsca. Znów wyrżnę bandytów. Trzymam temu nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Więcej bandytów, of course. Więcej niż jeden cel, przynajmniej nie są zbyt rozległe te. Chwila, pospolity te klejnot. Ale... Poradzili sobie z blaszakami, widzę. Kiepsko przeszukiwali. A bo nie są im potrzebne. Dobra. Sniki. Tak zwabimy ich. No. Co on sobie myśli? Głupek nawet nie widział, jak wyciąga masa z buta. Co? Ja tu ich zwabię. Krzyki, brzuchomóstwo. Ale one nigdy nie czekają. Ej, Kulfonie! No co ja nie trafiam? A, jest. Co, Lydia, wykończ go, a nie zostawiasz go. Moje cele zostaw, ale takich cel to załatwiaj. No. Rany. Co z tym NPC ostatnio? Ile? Znowu strzała tam była moja. A ten głupek myślał, że to z rury dobiega, co?
Moje. Możemy pogotować, ale to nie nasz cel tutaj. Idziemy załatwić łatwy cel. Co to było? Mówiłeś coś? To było. Nic nie było, zdrzemnąłeś się teraz. Spać ci się chciało. Normalnie. Mi się przypomina, że jeszcze film dzisiaj oglądam. Koszmar z ulicy Wiązów. O, mój cel jest blisko. F5. Kurde, mam dobrą obstawę. Tego załatwimy. Tu! Chyba chyba coś zauważyli. Wow. Litości! O, sorry, Lydia, sorry. Śmierć. Się zaniepokoi, ale jeszcze nic nie wiedzą tego siły. Szklane rękawice, już jedne mam, dziękuję. Sprzedam je sobie. Kasy potrzebuję. Wiecie, jak ciężko być studentem inkantacji? Bardzo! Ja nie wierzę, że mnie nie zauważył. Czas zakończyć tę zabawę. O! Pięknie! To było piękne! Fatality. Yes! To było piękne, widzieliście to? O tym dekapitacji mówiłem parę ładnych odcinków temu. Ale to mogłem wytrychę na to tworzyć. Dobra. Chwileczkę. Osłaniam cię. Zaczekaj. Jak sobie życzysz, Tanie. Proszę bardzo. Przeszukaj.